Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Wróciłem do Wicklow, słuchajcie. Słońce dopiero wschodzi, a my dopiero zaczynamy nasze poniedziałkowe grzybobranie. I zobaczymy, co będzie. Spójrzcie, jak pięknie. Muchomorów czerwonych akurat w tym lesie jest dostatek. Chociaż część poniszczonych, no bo niestety ludzie nie szanują. Prawdziwków póki co nie ma, tylko takie ślady po nawałnicy, która tutaj przeszła w weekend, tak więc zobaczymy, jak będzie. Ale ja mam prawdziwki koło domu, więc się zbytnio nie martwię. Przyjechałem tutaj bardziej tak rozejrzeć się, zobaczyć, co tu słychać, bo słyszałem, że właścicielowi tego terenu, bo to się okazało, że to jest prywatny teren, nie jest ten las państwowy, że właścicielowi się nie podoba, co mnie wcale nie dziwi, że tutaj takie tysiące ludzi tygodniowo się przetaczają przez ten teren. Przy parkingu pełno śmieci, wjazd ciągle zablokowany. Ludzie mu tu chodzą i świecą po nocy latarkami w tym lesie. No to nie dziwne, że gościu się wkurzył. Tak więc przyszliśmy sobie tak pochodzić. Tam na dole już jest przybita tabliczka, że teren prywatny. No ale inne auta stoją, inni ludzie chodzą, więc chodzimy i my. Powiem wam tak. Nie mam jeszcze żadnego prawdziwka. Kumpel ma kilka. Na pewno znajdziemy więcej. Za to mam kolczaki obłączaste. Bardzo dużo pięknych. W ostatnim filmie wam pokazywałem, tam jak byłem z druidem, że u mnie dopiero się zaczynają pojawiać, a tutaj już są piękne wyrośnięte owocniki. Więc ja się tam nie przejmuję. Póki nie ma borowików, to zbieram kolczaki. Już mam trochę w koszu. Tu mam kilka następnych takich właśnie. Oj, pękł. Kilka większych. I ja myślę, że to jest dobry plan. Będę sobie chodził, będę zbierał wszystkie te grzybki, które inni zostawiają. Właśnie kolczaki, podgrzybki, cyglastoporę. A jak wpadną prawdziwki, to oczywiście też. Patrzcie, ja sobie dalej zbieram kolczaki. Niestety tutaj ktoś poniszczył trochę owocników, ale to nic. Ale patrzcie, co kumpel właśnie przed nim pokazać. Jakie piękne trojaczki. Kurde, stoją w szeregu jak żołnierze na apelu. Zarąbiste. A więc spokojnie, prawdziwki w tym filmie też będą. O to się nie martwcie. No widzicie, tak najlepiej to nazrywać, poniszczyć i potem wyrzucić takie piękne grzyby. Ludzka głupota. Zobaczcie. Tak co kawałek. Taka rzeźnia. No i zobaczcie, mój znajomy już ma dosyć sporo pięknych borowiczków. W większości młodych, w większości takie, że on je wydłubuje, po prostu wyciąga spod ściółki. No ale są piękne, nie ma co mówić. A ja mam nareszcie swojego pierwszego. Siedzi tutaj, czeka na mnie, aż go wygrzebię z tego mchu. A dodatkowo już wam pokazuję, bo mówiłem o cyglastoporych, to mam cyglastoporę malutkie. 1, 2, 3, 4 i 5. Więc już je zabieram i idziemy szukać dalej grzybów, bo trzeba nazbierać coś w końcu, nie? Wreszcie coś się zaczyna dziać. Póki co szału nie ma. No ale jakieś pierwsze owocniki się pojawiają. Powiem wam, że bardzo daleko już odeszliśmy od tego parkingu. Dosyć wysoko tutaj wdrapaliśmy się na tą górę. I dalej tu jest wszędzie. Zobaczcie, jaki tu był trzon wycięty. Dalej wszędzie jest złożony, no. No przecudowne są, zobaczcie. Nie ma dużo prawdziwków, to mogę wam pokazać przepiękne muchomory czerwone. A ten zobaczcie, jak tu ładnie siedzi. Piękny. Oby takich więcej. Patrzcie, las pełny obierków dosłownie, jak to wygląda. Tu jestem! Wszędzie nic, tylko ślady i muchomory. Rośnie jakaś kuleczka tutaj, pośród tej rzezi całej.
korzeniu zaplątany. Czekajcie sekundę. Chyba go muszę rozciąć. Momencik. Dobra. Uwolniony. Albo jeszcze nie. Kurde, jaki on tu zaplątany jest. Chodźże, kolego. Nie każ się prosić dwa razy. A, no i poszedł. Trudno. Zostawimy. Właśnie dlatego wolę zbierać grzyby tam u siebie, wiecie, bo jest znacznie spokojniej. Nawet jak są takie lasy, gdzie ktoś chodzi, to zawsze to chodzą te dwie czy trzy osoby, a nie 200 czy 300 dziennie. No bez przesady. Dalej jestem w tym samym miejscu. Wiecie co, bąbelków jeszcze wychodzi, tak więc to chyba jeszcze nie jest koniec sezonu. I mi się wydaje, że tu widzę kolejnego, tak. Też taki przykitraniec, którego wczoraj ominęli. Pewno jeszcze był troszkę mniejszy. Przez noc troszkę się wystawił tutaj ponad tej igły i byłem w stanie go wypatrzyć. No i zobaczcie, no wszędzie obierki, dosłownie wszędzie. Biało. A tu zaraz obok mam podgrzybki i chyba jeszcze jednego borowiczka, tak. Trzeba się uważnie rozglądać, bo tam jeszcze malutki podgrzybek rośnie. Ale to są takie dwa bardzo ładne. Nie wiem, czy nie zrośnięte. Chyba tak. Mhm. Piękne. A już mam w koszu jednego, którego wam nie pokazywałem. Mniej więcej podobnej wielkości. No. Czyli coś się zaczyna dziać nareszcie. Zobaczcie, no. Mój znajomy Wiesiek ma dużo więcej prawdziwków w koszyku, ale ja tu mam jakieś kolczaki, jakieś ceglaki. O, tu jest ten podgrzybek, o którym przed chwilą mówiłem. I dwa następne. I ciśniemy dalej pod górkę. Czekajcie, tu coś wypatrzyłem. Tylko muszę tam dojść i się po drodze nie zabić. Chyba prawdziwek mały. Tutaj siedzi. Tak. A, nawet nie taki mały. Tu malutki podgrzybeczek. Ogólnie to wam powiem, że takich małych podgrzybków i ceglaczków to co chwilę zbieram, już ich nie nagrywam. Tak więc troszkę już ich mam nadzieję, że uzbieram jeszcze więcej. A no jest spoko, ja tam jestem zadowolony ze spaceru. Myślę, że jeszcze nazbieramy, myślę, że ten kosz spokojnie zapełnię i będzie fajny wypad. Tylko mnie denerwują te patyki, które mi ciągle wpadają do kosza. No i spójrzcie jak pięknie. Ile cudownych, malutkich podgrzybków. Cały czas je zbieram, wrzucam do koszyka. Potem je w domu wezmę, obgotuję i zamarynuję w słoiczkach. Fajne są takie małe. Piękne. I tak jest on tutaj co kawałek rosną. Podejrzewam, że nawet mogły tej nocy. I zobaczcie, o, tu, tu, tu. Na tej dziurze. I tam u góry jeszcze. Rewelacja. Wszędzie. Przyjaśniło się ładnie. W międzyczasie, jak tak chodziliśmy, to zaczęło delikatnie kropić, ale znowu nam się robi piękna pogoda. Piękna sztuka. Tylko wiecie, to wszystko tak pojedynczo i wszystko takie, że tu już ktoś skrobał. Tak więc takie to grzybobranie. Ja tam bardziej liczę na to, że więcej podgrzybków jeszcze dozbieram, ceglaczków i kolczaków obłączastych, a prawdziwki tylko przy okazji. Krótka przerwa na kawusie. Jest kawusia, jest mleczko, a zaraz lecimy dalej na grzybki. Jeszcze was trochę pomęczę muchomorem czerwonym, bo to jest niesamowite. Spójrzcie tutaj. Ale piękny widok. I tu z drugiej strony. Patrzcie. Cudowne są.
Dobra, słuchajcie, zmieniliśmy miejscówkę. Grzybki zostały w aucie. Dołączyła do nas jeszcze dwójka znajomych. No i przyjechaliśmy na siedzenie sosnowe po raz drugi w tym roku. I wreszcie są efekty, zobaczcie. Wiesiek już tam ma jednego. Ja mam kolejną sztukę i jeszcze znaleźliśmy jednego takiego bardzo, bardzo starego, jeszcze o wiele starszego niż ten, w zasadzie już takiego no, rozkładającego się, więc to jest dobry znak, to znaczy, że nikt tu nie zbierał. Słuchajcie, już się bałem, że nieznajomi wszystkie grzyby wyzbierają w tym lesie, bo póki co tylko oni mieli tyle szczęścia, ale mam ja swojego jakże zacnego siedzunia. Już go stąd zabieram zaraz. Tylko chciałem wam pokazać. Trochę się naczyszczę w domu, trochę się napłuczę, ale warto. Naprawdę przepyszny grzyb. Siedzoń sosnowy, wielkość jabroda. Mam o nim ogólnie osobny film na moim kanale, także jak chcecie zainteresowani, to zapraszam do sprawdzenia. Dobra, mam kolejnego kalafiora, słuchajcie. Siedzenia sosnowego. Niestety też troszkę starszy owocnik. Tam moi znajomi znaleźli pięknego takiego młodego. Nie zdążyłem go nagrać, ale może jeszcze mi się uda. Jeszcze nie idziemy do auta, tak więc zaraz będzie szansa. I tak już jest dobrze. Patrzcie, jakie znalezisko kumpla. No i pół kilo jak nic. Tak więc dobrze idzie. I mam jeszcze podgrzybeczka, który sobie tu wyrasta z drzewka. Spójrzcie. Bardzo fajny. Ogólnie trochę pozbieraliśmy już takich grzybków, ale ja tam wszystko oddaję znajomej, która wpadła od nas odwiedzić i... Ja tu głównie po siedzeniu przyjechałem do tego lasu. Więc dalej poluję. Dobra, słuchajcie, kręcimy się po tym Wicklow w lewo i w prawo. Wróciliśmy do magicznego lasu. Tylko tym razem go objechaliśmy od drugiej strony. W ogóle jeszcze nigdy nie byłem tutaj przy tym szlabanie. Jakieś inne nowe wejście znaleźliśmy do zupełnie innej części tego lasu. Jest też naobierane, jest też nakrojone. No ale coś rośnie, no zobaczymy. Trochę jeszcze pochodzimy. Ja tu mam jednego cegla stoporego, takiego malutkiego. No i na razie tego prawdziwka. Będę się rozglądać dalej. Dobra, słuchajcie, coś się dzieje. Ale zobaczcie, jak ludzie zbierają tu grzyby w Wicklow. Obcinają kapelusze, a trzony... Co jest nie tak z tymi trzonami? Trzony z prawdziwków są bardzo smaczne. Oni zostawiają takie... Wszystkie w ogóle rosnące jeszcze w ziemi, no bez sensu. Ale coś tu zostało, zobaczcie. Tu jest jeden. O kurde, jak wyskoczył na 2 metry chyba. Tu jest bąbelek. Tu jest następny. Tu jest bąbelek. Tu są dwa podgrzybki. Skoczkowi odpadł kapelusz niestety. Widzicie, jeszcze więcej trzonów. Ale tu jest jeszcze taki ładny. Czekajcie, bo cień robię. Bardzo ładny. Fajnie. Jeszcze chyba dzisiaj nie znalazłem trzech prawdziwków w jednym miejscu. Gdybyśmy tu przyszli przed tymi obcinaczami kapeluszów, to byłoby ich znacznie, ale to znacznie więcej. Bo tam jest jeszcze jeden podgrzybek. Już je bierzemy stąd. I tu jest borowik szlachetny. Jeszcze malutki. Dobra, no. Coś tam mam. Jak na jedno małe miejsce w splądrowanym lesie, to chyba całkiem nieźle. Dobra, słuchajcie. Dalej jestem w tym samym miejscu. Grzybki oczyściłem. I właśnie zauważyłem, że tu jest jeszcze jeden borowiczek szlachetny. Aż się spróbuję do niego dostać. Być może ten, kto tu był, go nie zebrał, bo nie potrafił go wyciąć nożem tak nisko przy ziemi. O, jest jeszcze jeden obok. Odkopał się właśnie.
tutaj. Fajnie. To trochę nazbierałem w jednym takim małym miejscu. Nie jest źle. Słuchajcie, moi drodzy, wyjątkowo nie zdążyłem dzisiejszego podsumowania nagrać w lesie. A to z racji tego, że troszkę się śpieszyliśmy, po prostu wrzuciliśmy te wszystkie grzybki do samochodu i pojechaliśmy. Chciałem wam tylko jeszcze tak szybko pokazać, co dzisiaj przywiozłem do domu. Wszystkie prawdziwki oddałem tej znajomej, która przyjechała nas odwiedzić. Za to ona zbierała mi po drodze borowiki, cygla, stoporę. Oprócz tego mam całą masę pięknych, młodych podgrzybków. Kolczaki obłączaste. Co tu jeszcze jest? No, starałem się jak najwięcej różnych gatunków do tego kosza wrzucić. Tu jest jakiś maślaczek pieprzowy, lakówka ametystowa. Jeszcze gdzieś tutaj był mleczaj smaczny, ale nie wiem, czy go teraz znajdę. Chyba się gdzieś zakopał. No, w każdym bądź razie zbierałem to wszystko, czego inni grzybiarze w Wicklow nie zbierają, omijają. No i mam siedzenie sosnowe, na którego smaka robię sobie już od dłuższego czasu, więc jeszcze z igłami sosny. Więc na pewno będzie dzisiaj konsumowany. Słuchajcie, ja już kończę. Mam spore zaległości w montowaniu filmów. To już jest piąty film, który czeka w kolejce na to, żeby go zmontować. Więc zaraz się biorę za grzybki. Potem postaram się zmontować jeden film, który wrzucę najprawdopodobniej jutro. A ten zobaczycie, no nie wiem kiedy. Jak się grzyby chyba skończą i będę miał czas, żeby filmy robić. Myślę, że we wtorek albo w środę znowu polecę i nagram dla was odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.